Siema, siema, hejos. Słuchajcie, jadę do salonu po Chińczyka. Jakiego to zobaczycie wkrótce. Nie zdradzę wam teraz tego sekretu. Ale naprawdę. Odważyłem się i jadę po Chińczyka. No, kto ogląda kanał, to pomyśli sobie, no może po Chińczyka dla Kuby, a może po Chińczyka dla mnie. Naprawdę. Prawdziwy salon. Dobrych chińskich sprzętów. Już lada moment dojeżdżam. Może nawet streama zrobię z tego. Na pewno dostanę na testy, żebym sobie sprawdził. O, będzie dopiero czad. Zaskoczę wszystkich dzisiaj. A dla tych, co lubią intro, please. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. S'il vous plaît. Ale fajne tereny. Ale by tam te górki robić. Znaczy, ja nie mówię, że ja go od razu kupię, ale kto wie, kto wie. Jak mi się spodoba, to i być może wrócę na pacę z tym sprzętem. To jakby to, to na razie, tymczasem. A ten wjazd na salon, to żebyście nie myśleli, że ja to planowałem, po prostu to tak wyszło na spontanie. Pojechaliśmy latać z Danielem treningowo. No i też przyjechał chłopak, który właśnie taki salon ma. I w sumie zaproponował, słuchaj, Leku, chodź, przyjedź, zobacz. No i bardzo zaciekawiło mnie, co to jest za sprzęt. No i po prostu jadę, no jadę, jedziemy. Nie wiem, tam ile, 20 km właśnie od tego miejsca, gdzie upadaliśmy. Kartuzy. Kartuzy, tak, w kartuzach jest salon. Także taki wjazd na salon na spontanie. Byki. Tak, jestem na Kaszebach. Jestem na salonie. Na salonie Hard Enduro. Zrobię wjazd na salon. No, no, no tak właśnie powiedział ten Daniel. Siema, siema. Na razie nic nie pokazuje, jeszcze nie pokazuje, ale już po prostu widzę, że sprzętu jest bardzo dużo. No jest sprzęt, różnego rodzaju. Od koloru do wyboru. Dla każdego coś dobrego. Dobra, a mogę zacząć tutaj? No oczywiście. Od strony. Jacie. Zaciekawiły mnie, wiesz co, te kłady, wiesz? No. No fajnie zabawki są.
ten jest fajny. No, ten jest największy z tych tutaj obecnych, ale też jakby otwiera dopiero gamę tych większych. 150 to jest najmniejsza z tych dużych, nie? I to jest jaka pojemność? 150. To mam 180, 200, 300 są. Największa jaka jest? 300. 300. To jest? 110. 110. 110. 110, a ten? 70. 70. Elektryków nie mają, nie? Nie. Ale po co ci elektryk? A już niektórzy tam gdzieś tam na ogródku. To jest marka Kayo, tak? To samo Kayo, to dzisiaj testowaliśmy. To samo. Kayo motocykle, czyli tak, tu są same 250? To są same 250. A tu BT masz? Supermoto. Supermoto, 50. O, 50. Pierwszy raz widzę 50 BT. No, bardzo fajny sprzęt do młodzieży. No. 125 jeździłem, miałem na testy. No to mamy 50 w busowie. Jeździłem 50 w busowie. Tak? Przepraszam, tak, ale nie supermoto, tylko enduro. Jeździłem, prosto z kartona. Nawet powiem ci szczerze, że ją dotarłem, nie przypadkowo. A u ciebie ma właśnie popakowy teraz na zrozumienie na styku. Ale to jest tutaj gwóźdź programu, ten kład, wiesz? No podoba mi się. Jarosław, kawę? Kawę. Sypaną, rozruszaną? Sypaną. Sypaną. Wszyscy sypaną. Weź mnie nakręć sobie, usiądę na niego. Chyba mogę, co? No nie, pewnie, że mogę. Ale wiesz co, Piotr powiedział, że mogę trialówką się golać. No, ty, trialówka to jest w ogóle do jazdy bajka. I jeszcze w życiu nie siedziałem na trialówce. Nie jeździłeś? Nie. To powiem ci, że tam inaczej głowa na tym pracuje, nie boisz się przeszkód. Bo ja jeździłem na trialówce, jak siadłem, to ci powiem, tak przeszkody napierdzielałem, że aż sam się zdziwiłem. No kurde, pasuje tobie idealnie. Mistrzostwo. A ten dla Kuby, patrz. Taki mniejszy. No. Kayo Quad 70. Patrz, nawet się nie trzeba pytać, bo tu pisze. Nie wciągnęła się. Nie wciągnęła się. A to na siłę to nie ma co. Ale wiesz, później może jej przyjść z powrotem to samo, nie? A, zobacz, tutaj. To akurat tu nie ma tego dostępnego, nie? Z płozami i z gąsienicą. Lecimy. A Sława szukał sprzętu na ten, na zimę, no, na kurde. Hard. To do kartus. Pług śnieżny, normalnie. No. Tu gąsienice z tyłu, a tu narty. Płozy. No. To jest takiej wielkości, to jest tylko, że wersja sportowa, tak jak ten, to jest 110, mm-hmm. No. I jedziesz. Zima akurat, nie? No. Się zbliża. To jest fajny egzemplarz, nie? No, klasyk. 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 Honda X-Era. To jest 400 czy 450? To jest 400, jeden gość przyjechał na Biały Bór. Tylko nie wiem, co to było. Czy to była Honda, czy to była Suzuki. Ale właśnie też wszystko, no... Może nawet i Honda, bo nie chcę teraz bujać, nie? Ale podobnym sprzętem, nawet kask z tamtych czasów miał. No. I upalał i podjeżdżał tam wszystkie górki, nie? No, tak wszyscy mówią Kayo. A szczegółów nikt nam nie opowiedział, a ważną rzeczą jest na pierwszy rzut, ile ten motocykl może kosztować. Pełnowymiarowy, można powiedzieć, Enduro Cross bez homologacji, 250 z dobrym silnikiem, 100, z dobrymi oponami, z dobrym hamowaniem, nawet ze ssaniem, lampy chyba LEDowe nawet. Tak, to mam LEDówkę. Przygotowany motocykl do jazdy. Z dobrym wydechem, który bardzo dobrze gada, naprawdę bardzo dobrze gada. Ze starterem, z kopką. Ile taki motocykl może kosztować? 12 tysięcy? 9 tysięcy?
Nie, ten model Kayo, jak on się nazywa? K2, tak? K2 kosztuje 7000 zł, czyli za 7000 zł mamy motocykl przygotowany do jazdy, uszykowany, nic nie trzeba robić, tylko po prostu wsiadać i jeździć. No i nowy. I nowy. Nikt też nie mówił, jak wygląda dojście do filtra powietrza. Odkręcamy tą śrubę i filtr powietrza jest taki jak od KTM-a. Co jeszcze? Tu się pytałem o świecę, jaka jest założona. Jaka jest świeca? NGK, czyli świeca jest dobra. Nie to, że za 2-3 miesiące nam po prostu przestanie palić, czy jakiś się nagar zrobi. Bo świece to już miałem przykład z różnych świec. Nie? Co jeszcze możemy powiedzieć? Hamulce tarczowe przód, tył. Myślę, że jest pełny wymiar, nie? Czyli mamy 20 pełny wymiar. Z przodu, 18 z tyłu. 21 przód, koło, 18 tył. Te opony, mimo że nie są tam jakieś super marki, to bardzo fajna kostka miękka, mieszanka. Mhm. Zresztą tutaj Daniel upalał i naprawdę dobrze mu to wszystko wychodziło. Ta kostka z tyłu jest tutaj naprawdę bardzo wysoka, czyli przez wszystko to powinno przelecieć. Mhm. A o zawieszeniu coś możemy powiedzieć? Nie jest regulowane? Zawieszenie tutaj w tym modelu bez regulacji, dopiero w tym wyższym, tam już jest pełna regulacja. Jak ci to wybierało, powiedz? Spoko, takiego amatora szybszego, z lubuności to wystarczy. Mhm. Jest miękkie, wybiera, nie jest to twardy zawias, nie? Bo niektórzy mówią twardy. Mhm. Ale widziałem, że kolega nawet i no pod jazdę to wiadomo, nie? Ale tam belki no. Sobie ładnie tym robił, nie? Nie, no bo tym się dało naprawdę fajnie jechać. No. Nie mówię, jestem w szoku, jak ten motor skręca. On ma podobnie, zachowuje się jak pedał. Nie boisz się tego motoru. Mhm. Sprzęgło Linka i to bardzo ładnie chodzi, nie tak jak w Hondzie Marka. Marek, tak powinna chodzić Linka. Na dwie ręce trzeba wciskać. No. Hamulec przód. Hamuje? Daniel? Hamuje. Bardzo dobrze? Dobrze hamuje. Mhm. Nie, no ja też jechałem, no, wiadomo, ale wolę się... Nie, ale bardzo ładnie hamuje. Miałem taką Hondę starą, to ta nie hamowała, miała spowalniacze. Mhm. No i tutaj mamy stacyjkę, czyli przełącznik na zapłon. Tak, mamy dwie pozycje, tu jest zapłon i potem mamy zapłon ze światłem. Zapłon ze... No, starter, no, to jest właśnie, to robi robotę, nie? Bo pali na dotyk, nie? Mamy kopkę. Pegi. Nie żadne jakieś płaskie, tylko normalnie z zębami. Motocykl przystosowany do jazdy. Dźwignia też niczego sobie. Krótka, fajna. Ile biegów to ma? 5 biegów, no. Dźwięk jak 600. Nie, to jest gaźnik. Gaźnik. Electric starter. No ten starter to naprawdę ładny, to jest tutaj zgrane, widać, że no, dotykamy startera, motor chodzi. Mhm. Nie tak jak moja beta. Bo tam mi się od piachu zapchało, wiesz. Wiesz, jak się nie wjeżdża i się pada kierownicą w piach, nie? Muszę tam, wiesz, myślałem sobie, że WD tam zapsikam, ale nie, powietrzem muszę to wydmuchać. Wyczyścić, no. No, będzie się kleiło, jeszcze tam brudy wejdą i w ogóle będzie, nie? Także bardzo intuicyjny motocykl, nie porwie nas, bardzo fajnie gada. Na filmikach zresztą było słychać, że to po prostu najlepszy motocykl dzisiaj w terenie to był, nie? Jeżeli chodzi o dźwięk, nie? Pięknie, nie? Jak rasowa 600. No, no. I to taki mały wydeszek i jaką robotę robi, nie? I jest pełen przelot, nie? No.
No. Jak ktoś połamie takie plastiki, to co, można je dokupić? Można dokupić. Tak? I na miejscu w sklepie wszystko jest? Jest dostawa. Mhm. No, teraz przyjechałem motocykle, teraz stoją na dostawę, to są właśnie części. No ale jest, to tak, można tak, to tam, zębatki, jakby ktoś chciał zamówić, tak, łańcuch, wszystko. Tarcze, klocki. No dobra, no to za 7 koła mamy taki sprzęt i zacząć zabawę z enduro można bez żadnych większych kosztów. No w sumie co tutaj, obsługi żadnej nie ma, no co, filtr, paliwo, ladzi. Od czasu do czasu ludzie zawołał, pewnie sprawdzić. No. Chociaż te silniki są twarde, w tych MLF-ach też to jest nie do zajęcia. No, no. Kuba to tam, wiesz co, powiem ci, że już tyle co ten silnik był przegrzany, a to zapchany cały w błocie, w piachu i tam. Tylko zębatki i napęd wykańcza. No też trzeba pamiętać o tym, że Kajo i MRF no to jest ta sama fabryka. Mm-hmm. Na nowych MRF-ach też jest logo Kajo. A znasz cenę całego silnika? Jakbyś chciał nowy silnik kupić? Nie, jeszcze nie potrzebny. Ciekawe, nie? Bo dla MRF-ki też nie są drogie silniki. No nie. No właśnie do MRF-ki nie jest drogi silnik. No, wiadomo, jak chcesz u nas kupić nowy silnik do Bęczu, to nie. No dobrze, no to tyle o Kajo. To jest co, sanie, tak? Mamy sanie, no. Mhm. Pierwszy Kondorak, on był przy gaźniku, no ale jak sam producent szybko doszedł do wniosku, był tam słaby dostęp trochę i przeniesie to na kierownicę. Akcesoria jakieś można do tego dokupić, aby ktoś chciał się pobawić? Tak jak do każdego enduro. Aha. Wszystko tutaj jest standardowe, tu nie ma żadnych wynalazków, więc manetki i tak dalej, to wszystko pasuje od standardowych motocykli. Okej, no to wszystko. To nara, hejos!